Otwieram czwartą sesję Gminy Miejskiej Sadzkowskiej. Przypominam, proszę o chwilę uwagi. Przypominam, że sesje gminy są transmitowane. Witam panią wójt Karolinę Kowalską. Witam pana sekretarza gminy Krzysztofa Karczewskiego. Witam skarbnika Tomasza Szymańskiego. Witam Katarzynę Wójcik, szefową biura rady. Witam radnych gminy. Witam sołtysów wszystkich i chciałbym w imieniu pani wójt, w imieniu radnych złożyć gratulacje wygranych wyborów. Składam serdeczne gratulacje. Życzę owocnej pracy i współpracy z urzędnym gminy. Witam mieszkańców oglądających transmisję. Punktem drugim jest stwierdzenie prawomocności obrad. Na 15 radnych obecnych jest 13 radnych, także stwierdzam prawomocność posiedzenia komisji. Punktem trzecim jest przyjęcie porządku obrad. Czy ktoś z państwa radnych ma uwagi co do porządku obrad? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za porządkiem obrad? Za porządkiem obrad głosowało 15 radnych, także 13, przepraszam, na 15 radnych 13 głosowało. Jest za przyjęciem porządku obrad. Dziękuję bardzo. Punktem czwartym jest zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji. Z protokołem się zapoznałem, podpisałem. Punktem następnym jest sprawozdanie z działalności wójta w okresie między sesjami. Poproszę panią wójtę. Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, Szanowni Państwo, sprawozdanie z mojej działalności od 28 czerwca do 31 lipca 2024 roku. W okresie od 10 czerwca do 3 lipca odbyły się wybory sołtysów i rad sołeckich. W naszej gminie wybrano 30 sołtysów i 30 rad sołeckich. Już pan przewodniczący gratulował, a ja się również gratuluję wszystkim nowo wybranym i tym staro wybranym sołtysom i życzę owocnej współpracy. W ramach realizowanej inwestycji dotyczącej zakupu radiowego systemu odczytu wraz z dostawą i montażem wodomierzy na terenie gminy Sadzkowice trwają prace związane z wymianą wodomierzy na terenie naszej gminy. Prace wykonuje firma Metering Anna Moder. W tym tygodniu wodomierze będą wymieniane w miejscowościach środa Trębaczew, czwartek Celinów, Gogolin, Nowe Sadzkowice, Lewin, piątek, sobota, Sadzkowice. Prace są prowadzone w godzinach od 8 do 20. Rozstrzygnięty został przetarg na modernizację infrastruktury oświetleniowej w gminie Sadzkowice. Najkorzystniejszą ofertę na kwotę 982 770 zł brutto złożyła firma Centrum Zaopatrzenia Energetyki ELKAS, spółka ZOR z Radomia. W ramach tego przedsięwzięcia będą wymienione 787 starych opraw oświetleniowych na oprawy energooszczędne LED-owe. Moc zainstalowanych lamp zmaleje z 86 do 32 kW. Przedsięwzięcie jest dofinansowane w 80% ze środków programu Rozświetlamy Polskę. Na podstawie umowy z dnia 23 maja 2024 roku o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego GOPS Sadzkowice będzie przyjmował wnioski o wypłatę bonu energetycznego, który będzie wypłacany jednorazowo za okres od 1 lipca 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku. 26 sierpnia na terenie zespołu szkół w Sadzkowicach odbędą się dożynki powiatowe, w których będziemy współorganizatorami. W okresie międzysesyjnym wydałam następujące zarządzenie. Zarządzenie nr 57 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok. Zarządzenie nr 58 w sprawie ustalenia dodatkowego terminu i miejsca zebrania wiejskiego we wsi Nowy Kłopotnik w celu przeprowadzenia w tej miejscowości wyborów sołtysa i Rady Sołeckiej. Zarządzenie nr 59 w sprawie ustalenia stawki wynagrodzenia ekspertów uczestniczących w pracach komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. Zarządzenie nr 60 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. Zarządzenie nr 61 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. Zarządzenie nr 62 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok.
zarządzenie nr 63 w sprawie udzielenia upoważnień do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wyboru wypłaty bonu energetycznego, zarządzenie nr 64 w sprawie powołania komisji przetargowej oraz wskazania przewodniczącego i sekretarza komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą przebudowa drogi w miejscowości Przyłuskie, etap drugi, zarządzenie nr 65 i 66 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok. W omówionym okresie zawarłam następujące umowy. Z PGE Dystrybucja na udostępnienie drogi wewnętrznej na działce nr 26 obręb Władysławów za opłatą całoroczną w wysokości 16,26 zł netto. Również PGE Dystrybucja na udostępnienie drogi wewnętrznej na działce 288/1 obręb Nowy Kłoporzyn za opłatą roczną stałą w wysokości 16,26 zł netto. I również z PGE Dystrybucja na udostępnienie drogi wewnętrznej na działce nr 134 obręb Celinów za stałą opłatą roczną 16,26 zł netto. Z Wodka Łukasz Musik Dańków na usunięcie awarii wody sieci wodociągowej w miejscowości Sadkowice za kwotę 6150 zł brutto. Z Rutur Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z Lublina na organizację kolonii profilaktycznej za kwotę 39 820 zł brutto. Z Paweł Szostek, Plan Defi i Klimatyzacja na zagospodarowanie terenu rekreacyjnego, zakup i dostawa osłon materiału plandegowego wraz z ich montażem w sołectwie Jajkowice za kwotę 14 944,50 zł brutto. CITES Lighting, spółka z siedzibą w Warszawie, umowę powierniczą na uzyskanie świadectw efektywności energetycznej dla przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej pod nazwą Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w gminie Sadkowice za kwotę 11 905,40 zł brutto. Przedsiębiorcom handlowym Tom Pryma z siedzibą w Konstancinie Jeziorna na odbiór i poufne niszczenie dokumentacji za kwotę 307,50 zł brutto. Za Sandrą Banaszczyk na opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sadkowice, fragment obszarów Silewin za kwotę 18 tysięcy brutto. Z Magii Beata Piero na zakup znaków drogowych na kwotę 3295,83 zł brutto. Wodka Łukasz Musik Dańków na usunięcie awarii przyłącza wody oraz hydrantów w Nowej Sadkowicach na kwotę 6300 zł brutto. Zamówienie i montaż garażu konstrukcji stalowej w Rybaczewie na kwotę 13 900 zł brutto. Sylwester Sypka, kolor dom na wymianę podłogi i w świetlicy wiejskiej w Sadkowicach za kwotę 30 504 zł brutto. Sprajda, spółka cywilna Grzegorz Fabian, Agnieszka Giza na dostawę i montaż dodatkowych urządzeń na plac zabaw w miejscowości Lewin za kwotę 15 055 zł i 20 groszy brutto. Z Mariusz Mikulski, Jomar, na ogrodzenie terenu rekreacyjnego wsi Zaborze na kwotę 15 498 zł brutto. Z FKU Arbitras Piotr Kapuszak na rozłożenie kruszywa w ramach Funduszu Sołeckiego za kwotę 174 123 zł 75 groszy brutto. Oraz z 8 osobami fizycznymi umowy na dostawę wody i zasady rozliczania należności w miejscowościach Trębacze, Wielubania 1, Olszowa Wola 2, Żelazna 1, Nowe Sosnowice 1, Kalin 1 za cenę wody 2 zł 75 groszy netto za metr sześcienny oraz z 1 osobą na odbiór i utylizację ścieków w Kaleniu za kwotę 12 zł 95 groszy netto z opłatą 5,92 netto z urzędu gminy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy są pytania do pani burmistrza w sprawozdaniu? Ja mam pytanie, czy te bony energetyczne, to kogo będą liczyć? Znaczy generalnie tam jest dochodowość określona. Tam jest, jeżeli dobrze pamiętam, 2,5 tysiąca przy dochód na osobę w jednoosobowym gospodarstwie, 1700 przy wielorodzinnym. Tak, i ci, co mają ogrzewane elektrycznie, to ta stawka jest dwukrotnie większa. Najniższa jest chyba 300, 400, 500, a później ci mają ogrzewanie elektryczne, a musi wpisane to ogrzewanie elektryczne do centralnej emisyjności budynków, że ogrzewa nie węglem, to wtedy mają podwójną stawkę i wnioski będzie można składać w początku sierpnia, praktycznie dotacja będzie wypłacana jednorazowo w tym roku. Tak, i teraz w zależności od gospodarki jedno. I to będzie też na zasadzie tak, jeżeli coś tam ten dochód przekracza, to złotówka to będzie zmniejszone, pomniejszone. Także tak, to jest pan kierownik. Tak? Czy to osoby, które posiadają gospodarstwo, które posiadają fotowoltaikę, to dotyczy? No. To ty, czy no, ten? No tak. No to jest. Trzeba się dopytać.
Myślę, że nie. Chyba nie ma zapisu. Nie chcę się powiadać. Dziękuję panu sekretarzowi za wyjaśnienie. Punktem następnym jest, proszę o ciszę, podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok. Poproszę pana skarbnika. Panie przewodniczący, szanowna rada, szanowni państwo, uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok. Podstawa prawna, uchwała się to następuje. Paragraf pierwszy. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 174 011 zł, czyli dochody bieżące o kwotę 78 521 zł, a dochody majątkowe o kwotę 95 490 zł zgodnie z załącznikiem nr 1. Załącznik nr 1. Mamy zwiększenie w dziale 758, paragraf 94, który policzeń zwrotów dla wybiegów. Tu mamy dochody bieżące 78 521. Dział 600 transport, wyłączność, dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje, zakupy inwestycyjne. Jest to dofinansowanie do drogi przy łuskach z Fogru 95 490 zł. Sumy 174,11 zł. Paragraf drugi, punkt pierwszy. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 204 011 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 30 000 zł, a wydatki na tą kwotę 174 011 zł zgodnie z załącznikiem nr 2. Punkt drugi. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 30 000, te wydatki majątkowe o kwotę 30 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 2. Załącznik nr 2 na poszczególne rozdziały działy. Dział 010. Zmniejszenie o 30 000 zł. Rozdział 010-43. Zmniejszenie 15 000 zł. Rozdział 010-44. Infrastruktura sanitarna wsi, zmniejszenie 15 000 zł. Dział 600 transport i łączność, rozdział 617 zadania zewnętrzne, zmniejszenie o 174 011 zł. Dział 710 działalność budowa, rozdział 710-04 plan zagospodarowania przestrzennego, zmniejszenie o 30 000 zł. Punkt trzeci. Paragraf drugi, punkt trzeci, rezygnuje się z realizacji zadań inwestycyjnych podnożnej, podpunkt A, inwestycje wydosiągnięte w gminie Sadkowice, podpunkt B, inwestycje realizacyjne w terenie gminy Sadkowice. Punkt czwarty, zestawienie zadań inwestycyjnych planowanej w realizacji w 2024 roku podawane w danych przedstawia załącznik nr 3 i załącznik nr 3, to mamy zwiększenie w dziale 010 minus 30 000 zł. O minus 15 tysięcy inwestycji wyciągowych w terenie gminy Sadkowice i minus 15 tysięcy inwestycji kanalizacyjne na terenie gminy Sadkowice oraz zwiększenie w dziale 600, rozdział 617, drogi wewnętrzne, tu mamy przebieg drogi w miejscowości Czujów, Pieta, Grudni, zwiększenie o 174 tysięcy 11 zł. Paragraf trzeci, wykonanie uchwały powierza się wnikowi gminy. Paragraf czwarty, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ulega publikacji w dziedzinie Urzędu Rozwoju Uchwały. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są pytania do pana skarbnika? Przypominam, że mieliśmy przed sesją posiedzenie komisji, było szczegółowo omawiane te punkty wszystkie. Jeżeli widzę, przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Widzę. Dziękuję. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Punktem następnym jest podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Sadkowice na lata 2024-2037. Poproszę również pana skarbnika. Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Sadkowice na lata 2024-2037. Podstawa prawna. Rada gminy Sadkowice postanawia. Paragraf pierwszy. Zmienić wieloletnią prognozę finansową gminy Sadkowice na lata 2024-2037. Wieloletnia prognoza finansowa gminy Sadkowice na lata 2024-2037. Zmiana stanowi załącznik nr 1 niniejszej uchwały.
bardzo drugi, wydatki 30, jeżeli mamy w 2024-2027 porównany z naszą nowy załącznik numer 2 do mniejszej uchwały. Paragraf 3, trzeci, obiekt silnienia do wieloletnich urządzeń finansowych gminy zatrudnicowa za 2024-2037 ustawiono załącznik numer 3 do uchwały. Paragraf 4, uważa się wydatki gminy Zatrowice do zaciągania zobowiązań znanych wieloletnich przedsięwzięć określonych załącznik numer 2 do mniejszej uchwały. Paragraf 5, wykonanie uchwały nr 8 do gminy Zatrowice. Paragraf 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czyli tu mamy te tradycyjne zmiany wynikające z uchwały wcześniej omówionej oraz zarządzeń pani wójt w sprawie zmian w budżecie mają odzwierciedlenie tej uchwały. Dziękuję bardzo. Są pytania może? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały? Kto się wstrzymał, kto jest przeciw? Uchwała została podjęta jednogłośnie. Dziękuję. Punktem następnym jest podjęcie uchwały w sprawie ustalenia inkasentów i stawek prowizji za inkaso podatku rolnego od nieruchomości i podatku leśnego. Poproszę pana sekretarza. Szanowna Rado, Szanowni Sołtysi. W związku z wyborami, które się odbyły w miesiącu czerwcu i lipcu, wyborami sołtysów, musimy dokonać też zmian w tych trzech uchwałach dotyczących podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, w opłatach za pobór wody i ścieków i także w uchwale dotyczącej gospodarowania odpadami komunalnymi. Tak jak Państwo pamiętacie, przy każdej z tych uchwał jest załącznik wykaz inkasentów. Po to jest ten wykaz inkasentów, żeby wiadomo, kto daną opłatę czy podatek na terenie gminy może zbierać, kto jest upoważniony i kto się z tego podatku później rozlicza. Te trzy uchwały są uchwałami prawa miejscowego i wchodzą w życie po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym po 14 dniach. W związku z tym mamy taki czas już gorący, bo zakładamy, teraz będzie dzisiaj podjęta uchwała, uchwały będą wysłane do wojewody. Wojewoda tam ma czas w tej chwili sprawdzić, czy będzie wszystko w porządku. Zakładamy, że w miesiącu sierpniu będą opublikowane i dopiero po 14 dniach od opublikowania w Dzienniku Urzędowym te uchwały mogą wejść w życie. Czyli miejmy nadzieję, że przed 15 września, gdzie będą te raty zbierania podatków, już będą nowi inkasenci. Bo w związku z tym, że zmienili się sołtysi, no to zmieniam się inkasenci. W większości są to sołtysi inkasenta, a w dwóch przypadków to nie są sołtysi, bo tak może. Proszę Państwa, pierwsza uchwała to jest w sprawie ustalenia inkasentów i stawek prowizji za inkaso podatku rolnego, podatku nieruchomości i podatku leśnego. I to podstawa prawna, ustawa o samorządzie gminnym, o podatku rolnym, o podatkach i płatach lokalnych oraz o podatku leśnym. Te ustawy dają nam podstawę, że możemy taki inkasent ustanowić. I też pierwsze tę uchwałę przeczytam, czy paragraf pierwszy. Ustala się pobór podatku rolnego, podatku nieruchomości, podatku leśnego od osób fizycznych do inkasa przez wyznaczonych inkasentów zgodnie z załącznikiem do uchwały. Paragraf drugi. Za inkasu podatku rolnego, podatku nieruchomości, podatku leśnego ustala się stawkę wynagrodzenia prowizyjnego w wysokości 6% od zainkasowanej każdej raty podatku. Tu zmiany nie następują. To są tak jak poprzednie uchwały. Paragraf trzeci. Niezależnie od wynagrodzenia określonego w paragrafie drugim, inkasentom ustala się wynagrodzenie stałe za inkaso każdej raty podatku w kwocie 200 zł. Paragraf czwarty. Wykonanie uchwała powierza się wójtowi gminy. No i paragraf piąty mówi, że tracą moc poprzednie uchwały. To były trzy uchwały podjęte, tam główne uchwały były zmieniające, bo tam zmienialiśmy w tych uchwałach osoby, w związku z tym rolnicy, kąty, tak, nie było tam sołtysa, były inne osoby. Takie dwie uchwały zmieniające były. No i paragraf szósty. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Jeżeli są pytania, proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Są pytania, to może dotyczące? Nie, przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?
dziękuję. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Punktem następnym jest podjęcie uchwały w sprawie poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasetów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkasę. Mamy takie trzy punkty do uchwały i musimy to przegłosować. Poproszę pana sekretarza. Szanowni Państwo, czy druga uchwała dotyczy właśnie inkasa za zbieranie opłat na gospodarowanie odpadami komunalnymi? I praktycznie mówię, załączniki są podobne, lista inkasentów jest ta sama, bo są będą ci sami inkasenci. Więc tak jak powiedziałem, w dwóch przypadkach nie są to sołtysi, w pozostałych przypadkach są sołtysi inkasentami. I paragraf pierwszy, podstawoprawną to jest ustawa o samorządzie gminnym i ustawa o trzymaniu czystości i porządku w związku z uchwałą Rady Gminy dotyczącą ustania terminu częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jest też właśnie, bo tam paragraf czwarty mówi o terminie płatności, dlatego jest też przytoczona ta uchwała Rady Gminy. I paragraf pierwszy. Zarządza się pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa. Paragraf drugi. Inkasentami ustala się osoby wymienione w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf trzeci. Ustala się wynagrodzenie dla inkasentów w tytule poboru opłaty i terminowego wpłacania opłat do gminy w wysokości 5% kwoty pobranych opłat. Paragraf czwarty. Terminem płatności dla inkasentów jest pierwszy dzień roboczy następujący po ostatnim dniu, w którym wpłata opłaty przez mieszkańców powinna nastąpić. Tak jak przy podatkach, praktycznie podobnie. Paragraf piąty. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Sadkowice i też tracą właśnie te trzy uchwały tutaj. Traci moc uchwała numer 4/29/2019, która właśnie ustalała tą tutaj pobór opłaty przez inkasentów. Następna i dwie uchwały zmieniające, które do tej uchwały były. I tak jak w poprzedniej uchwale, uchwała wchodzi w życie, paragraf siódmy. Po upływie 14 dni od ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa łódzkiego. No i paragraf 65 mówi, że wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Sadkowice. Ja dziękuję bardzo. Jeśli jakieś pytania, proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Czy są pytania? Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Uchwała została podjęta jednogłośnie. Dziękuję. Punktem następnym jest podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia inkasentów i ustalenia inkasa za pobór wody i odprowadzenie ścieków na terenie gminy Sadkowice. Poproszę pana sekretarza. No i trzecią dzisiejszą uchwałą dotyczącą inkasentów i ustalenia inkasa jest uchwała dotycząca inkasa za pobór wód i odprowadzenie ścieków na terenie gminy Sadkowice. Tutaj podstawą prawną jest ustawa o samorządzie gminnym oraz ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków. I paragraf pierwszy mówi, zarządza się pobór należności z tytułu opłaty za pobór wody i odprowadzenie ścieków w drodze inkasa. Paragraf drugi. Inkasentami ustala się osoby wymienione w wykazie stanowiącym załącznik niniejszej uchwały, czyli te same osoby są praktycznie, które w poprzednich uchwałach były. Paragraf trzeci. Ustala się wynagrodzenie prowizyjne dla inkasentów z tytułu poboru wody i ścieków w wysokości 4% od pobranych opłat. I paragraf czwarty. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Sadkowice. Paragraf piąty. Traci moc uchwała ta główna 4/60/2019 dnia 30 stycznia 2019 roku wraz z tymi zmianami, które do tej uchwały były podjęte. No i paragraf szósty. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dniu urzędu województwa łódzkiego. Też nie zmieniamy tu żadnych stawek, tak jak w poprzedniej uchwały są te stawki, tak jak było w poprzedniej uchwały. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy są pytania? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Uchwała została podjęta jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Punktem następnym jest wolne wnioski. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Szanowna Rada, Pani
wójt, czy co tutaj wybranie. Miałbym pytanie do pani wójt. W mediach na Facebooku pojawiło się zapytanie od mieszkańców Kalenia, mieszkańców, którzy mieszkają przy drodze za OSP. OSP, tak jest. Kiedy ruszy inwestycja? Termin wykonania jest do końca października i tego się trzymaj, bo skoro ostatnio powiedziałam, że w czerwcu, no i faktycznie wykonawca zrobił nie tą drogę matkę do wykonania na terenie naszej gminy, wykonał w pierwszej kolejności w Głowoczynie. Więc to nie będę mówiła dokładnie terminów, myślę, że niedługo, ale termin wykonania jest do końca października. Tak jak z tym zbożem, nie sprzedajmy i to się odbija teraz. No tak, nie ta reguła zrobiona, co powiedziałam. Myślałam, że od razu dwie, ale wykonawca też nie ma jednej inwestycji do zrealizowania, nie tylko na terenie naszej gminy, więc u nas zrobił jedną, poszedł do drugiej, teraz są urlopy, więc będzie na pewno. Na lekcję przewodniczącego złożyłem na piśmie pytania, tak się bym prosił. Tak, otrzymałem. Proszę bardzo, pani Sołtys, Zabłocia. Pani Wójcie, chciałam się zapytać, kiedy oni, droga jest wykonana pięknie, dziękuję ślicznie, to te znaki stoją cały czas. Poddziałek. No właśnie, musisz poprzewracały i jak mówię, pójdę po zbierach. Proszę. Ja zbieramy kolejności razem z Sołtysową, chciałbym się podziękować za nasze drogi, za dwa odcinki w Głowoczynie. Jeden odcinek Mowiernicy przy zawieszonym Mowiernicy drugie odnowani. No i jeszcze od razu przy okazji prośba, tam parę dziur jest bliżej strony Mowiernicy. Na wysokości zjazdu dla pośrednika. Także bardzo dziękujemy pani skarbnikowi, radnym, że głosowali. Droga jest rewelacja. A tak cię też poprosić. Proszę bardzo, panie przewodniczący, szanowna rado, szanowni goście. Proszę państwa, jesteśmy już tak po ustaleniu dla radnych, jesteśmy teraz po ustaleniu stawek inkasso. A ja mam takie pytanie techniczne. Jak wygląda sprawa z ubezpieczeniem nas tutaj wszystkich? Bo większość jest nas ubezpieczonych w KRUS-ie. No i bo, do czego zmierzam? Ja miałem taki przypadek, bo w Związku Sadowników działam i przyjechał na posiedzenie właśnie Związku Sadowników przewodniczący tam z Poddasia. Wracając uległ wypadkowi i troszeczkę z KRUS był ten, był w KRUS-ie ubezpieczony i zaczęli się, była jazda, do przeproszenia. No bo tak nie wiadomo było, jak to podciągnąć. Wielkie szczęście, że było, że miał zapłaconą składkę w związku, no i podpisał listę i tam po prostu to się wyjaśniło. No tutaj, słuchajcie, można dostać ciśnienia na sesji, można dostać wylewu. No i jest po prostu później jazda. Ja po prostu tak się tylko zapytałem, bo wracam do tego przypadku naszego, który był na Związku Sadowników. Jak to wygląda? Czy nie, tutaj nie ma ubezpieczenia jako kreator, że jest ubezpieczenie społecznie. No tak, no tak, no społecznie, ale no wypadek jest wypadek. To było ubezpieczenie, które się każdy ma swoje no. Ubezpieczenie. Tak, jak się przyjmuje. Każdy przypadek wracać do sadu, każdy przypadek powinien działać. No społecznie działa. Ale znamy przypadki z KRUS-u, że na przykład co małe zgody na podwórku, a nie oddało się. Każdy dojeżdża, każdy tam mogę schodzić ze schodów i hamowcą czy tam czynszą, ale takie po prostu takie no. Różna są sytuacja. Ale tutaj funkcji wykonywania jakiegoś tak to jest. Proszę bardzo, proszę bardzo. A ja pracuję. Chciałabym zapytać, jak nie, czy ja sobie muszę ciągle oglądać ten dzień dzisiejszy? Tak, pani pracuje, nie wiem, jak tam pani pracodawca podchodzi do tego raczej chyba. Czyli pracodawca mam to udawać, tak? Chyba, tak. Generalnie to chyba powinien być taki dzień nieodpłatny od pracodawcy. Ale jest to obecność usprawiedliwiona. Usprawiedliwiona, no tak, tyle, że pracodawca za te nie płaci. A jak radni mają, to zgodnie z artykułem 25 ustawy 3 dnia 8 marca o samorządzie gminnym, dziennik ustaw, pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy. Dziękuję.
Dla radnych, tak. Ale to właśnie, dla radnych. Dla radnych. Po prostu jak pracodawca podejdzie. No bo dodatkowo pracodawca ma w podatku na to, że zwalnia radnego z tego pracodawcy. Tak jest w przypadku, na przykład, że on ponosi jakieś tam pracodawcy. Proszę bardzo, proszę o ciszę, proszę o ciszę, proszę o ciszę, jeszcze raz. Szanowna Pani Wójt, Szanowna Rado, mieszkańcy Jajkowic też chcę mi podziękować za drogę wykonaną. Trzymaj. I niech będzie najwięcej. Miłe informacje to fajnie. Ciekawe, kiedy pojedziemy do pogadu. Wczoraj byliście. Byliśmy wczoraj. A co będzie się okaże? Ona dzisiaj nie powiedział. Nowy starosta też musi się wdrożyć, to wszystko jest poznać. A może powiem, do wczoraj byliśmy właśnie z panią Wójcik, radni, pan sołtys Lubani też był, u pana starosty byliśmy, w sprawie dróg. No rozmowa jest, no wiadomo, tylko chodzi o finanse, ale pan starosta się zobowiązał podjechać tutaj do nas z dyrektorem dróg we wrześniu, tak? To, tak, 9 września. I objechać te nasze drogi powiatowe, zobaczyć jak to wszystko wygląda. Zobaczymy co dalej. No. Byliśmy, rozmawialiśmy, no ale to wiadomo, wszystko chodzi o finanse. No ja wspominałem wczoraj u pana starosty też to robić, żeby chociaż tam jakieś dziury połatali, większe tego, no ale no. Także byliśmy i to jest w trakcie wszystko, no ale co będzie to. Czekamy na środki zewnętrzne. Tak, czekamy na dofinansowanie. Będą pieniądze z podatku karnego. Szanowni Państwo, ja jeszcze z taką prośbą do sołtysów, ci, którzy się chcieliby się wystawić na, bo przed chwilą dostałam przed sesją kartę zgłoszeniową wykonania wieńca dożynkowego na dożynki powiatowe 25 sierpnia, z tym, że tu jest dosyć krótki termin, bo do 2 sierpnia trzeba tę kartę wypełnić i dostarczyć. Znaczy, kto jeszcze nie pobrał, a miałby ochotę taki wieniec, że tak powiem, przygotować, te druki są u mnie dostępne. Jest jeszcze drugie takie ogłoszenie związane bardziej tutaj może dla kół gospodyń wiejskich, że można będzie się wystawić podczas dożynek powiatowych. Z tym, że prośba jest taka, żeby jak najszybciej, gdybyście chcieli, to żeby dać tę informację do pani Katarzyny Wasilewskiej, w związku z tym, że jak będzie planowane rozmieszczenie tych wszystkich rzeczy, żeby uwzględnić, nie wiem, kawałek placu dla Państwa. Także taką informację zwrotną, żeby jak najszybciej, jeżeli była gospodnia, żeby jak się tak, bo chodzi o to, że jak będą planować, żeby uwzględnili miejsce dla koła, jeżeli tam mieli się wystawić. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Państwa, w związku z tym, że musimy paskarnik będzie musiał oddać budżet, nie pan się będzie zabierał do budżetu na przyszły rok, to Państwo są też prośba taka, żeby jakieś zaplanować, bo wiadomo, czas gorący jest, nie ma czasu, bo to różne prace polowe, ale żeby do 30 września te zebrania zrobić z mieszkańcami, powiadomić. Kto z Państwa, bo są nowi sołtysi, nie mają statutów, to ja się postaram te statuty skserować i dać te statuty sołectwa, bo działamy zgodnie z statutami. Te statuty mają wiele, wiele lat już, tak, ale są obowiązujące, w związku z tym poczytać, zobaczyć, jak było się zebranie wiejskie, tak, żeby ile osób musi być na tym zebraniu wiejskim, żeby móc takie poprowadzić. No i prośba, bo czasu jeszcze mamy za lipiec, znaczy sierpień i wrzesień, także tam myślę, że jakoś zaplanować sobie, tak, żeby te wnioski przed 30 września. Żeby do 30 oddać już. Tak, do 30 września muszą wpłynąć tutaj. Muszą w tych, jak dzisiaj ja informację muszę Państwu przekazać, Pani Wójt podpisaną. Tak samo Wy musicie 30 września też muszą być te wnioski złożone do nas. Czyli praktycznie mówię, że ktoś z sołtysu, który jego nie robi, jeszcze nowi sołtysi zaprasza do mnie praktycznie. Będziemy wyjaśnić, będziemy dać fundusz sołecki na 2025 rok. Pani jeszcze Koziu chyba mnie pobrała i pani Lewisiak jeszcze go zaprasza, też te materiały przekażę. A tym sołtysom, którzy tutaj dzisiaj nie ma, ja prześlę dzisiaj myślę pocztę. Po prostu to tak muszę zrobić i za drogę. To ja może tyle w tym temacie.
No i tak jeszcze przypomnę, że wpisujemy zadania, które są zadaniami własnymi gminy. Tak jak ustawa o samorządzie reguluje coś zadań własnych gminy, to też możemy wpisywać zadania. Na majątku gminy możemy realizować zakupy, praktycznie czy jakieś takie, ale to, co gmina może realizować. Także dziękuję bardzo. Dziękuję. Są pytania? Do końca roku będzie wykonany. Proszę bardzo, pan co by... Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, Panie Burmistrzu. Mam taką małą prośbę, żeby każdego sołtysa odczytać. Sołtys się podniesie, my przykryjemy. Tak, bo jak zawsze ma. Nie wiemy, kto jeszcze tutaj. Czym się lepiej zapoznać? Wieczorek zapoznać. Można dziecko powiedzieć, co? Ja. Pani Wójcik, widać, że tyle doświadczony sołtys pod najwyższym sprawie. To ja może odczytam. A więc tak. Bronię pan Sławomir Sinka. No i brawo. Bujały pani Agnieszka Majczak, ale nie ma. Przewodniczący pan Paweł Binkowski. Gaspary pani Magdalena Rupiewicz. Gorgonik pan Sławomir Zieja. Jajkowice pani Anna Boniecka. Kaleń pan Tomasz Olszewski. Kłopoczyn pani Kamila Sikora. Lewin pani Marlena Banasiewicz. Lipna pan Grzegorz Pastuszka. Lubania pan Tomasz Nowakowski. Lutobory pani Barbara Wodnicka, ale też jej dzisiaj nie ma. Nowe Cadkowice pan Rafał Kądziela. Nowe Szpejki pan Grzegorz Pietrzak. Nowy Kaleń pani Ewa Tomczyk. Nowy Kłopoczyn pani Anna Muranowicz. Olszowa Wola pan Andrzej Franaszek. Kaprotnia pani Magdalena Kajtaniak. Pilawy pani Edyta Szymańska. Przyłuski pani Bożona Grochal. Rokitnica Kąty pani Natalia Lesiak. Niemiec pani Dorota Malinowska. Sadkowice pani Regina Redlisiak. Skarbkowa pani Ewa Kowalska-Beryńska. Studzianki pan Wysocki Marcin. Trębaczew pani Lidia Wodarczyk. Skurobowice pan Stanisław Brzaczkiewicz. Zabłocie pani Barbara Bachowicz. Zaborze pan Mariusz Bednarek. Pani Agnieszka Kozioł. Dziękuję bardzo, długo nie trwało. Bardzo przyjemnie. Było miło. To tak tym miłym zakończeniem zakończamy czwartą sesję Rady Gminy. Dziękuję bardzo.